Każdy woltomierz ma opór wewnętrzny dużo, dużo większy od na przykład oporu wewnętrznego amperomierza. W naszym przypadku, w naszym zadaniu jest powiedziane, że opór woltomierza jest wielki w stosunku do R duże i R małe, czyli w stosunku do oporu występujący w tym obwodzie. Bez obaw możemy więc przyjąć, że opór woltomierza jest równy nieskończoności, a co za tym idzie, przez woltomierz prąd nie płynie. Zatem moc w obwodzie zewnętrznym to moc pojawiająca się na oporze R duże. Przedstawiamy ją wzorem R i kwadrat. Za I wstawiamy wzór będący stosunkiem siły elektromotorycznej do całkowitego oporu obwodu. Podstawiamy dane i znajdujemy poszukiwaną moc.